Słuchaj ty, gąbko, uniósłbyś może jeden kciuk swój także dla mnie? O niczym innym moja skromna osoba nie marzy. Nie, skolmarze, dla ciebie nie uniosę jednego kciuka. Ale uniosę je oba! Oj, bardzo dziękuję. Fajnie. Jestem doktor przyziemny, a ty, jak mniemam, Patryk. Co pacjentowi dolega? Nic nie dolega! To ja już pójdę! O nie, siadaj! Grzeczniutko. Au! No to zajrzyjmy do buzi. Otwieramy szeroko. Mam, widzę źródło problemu. Pański kolega wciąż ma tu małego mleczaka. Mogę zobaczyć? Gili-gili! Wow, okej, okay. Już wystarczy. Spokojnie, dzieci, przestańcie. Przyszły kanapki. Wow, okej, okay. Już wystarczy. Spokojnie, dzieci, przestańcie. Przyszły kanapki. Wow, dobrześ to zrobił. Ciekawe ci wcinać! Ruszaj się, gąbko. Mam zamówienie na dwa podwójne zestawy Max. Już się robi, lecę. Zrealizuję owo zamówienie na jednej nodze. Lub nigdy. Które to tam szybsze? Oraj, Juśku, to wywołuje same pozytywne reakcje. Uwaga, świecie! Zaleje was fala pochlebstw. Szef na kontroli? To najskrajniej, najnieodpowiedzialniejsza jest zabawa. Ale fakt, że wygląda nęcąco. To teraz to. A potem to! Jeszcze to! A ty śmieszcie to! To pójdzie pięknie. Ups. Fajnie zakręciło, szczególnie to pudło przypominające sejf. No wiesz, ten, w którym pan Krab trzyma swój tajny przepis. A żeby było śmieszniej, to był sejf pana Kraba. Ten na... Tajny przepis na Kraba burgery! Spać jak mogłeś! Ty mi kazałeś! Sejfu nie kazałem! Ale nie zabroniłeś! To teraz każę cię go przynieść! Sekunda. Myjemy ręce przed wyjściem z ubikatorka. Oj, ale się narobiło. Trzeba zrobić sprzątanko! Oczy! Mój spray! O nie, uciekł! Aż pod sam ruszt! Uda mi się. Nie. Aha, mam cię! Płynny koktajl mleczny. Pilaw! Byłbym zapomniał. Jeszcze wisienka. Teraz gotowe. Idealny podwójny koktajl mleczny. Smacznego. Wygląda apetycznie. Zamarznięte na kość. Bąkla noga. Jak ja niby mam to wypić? W smaku jest obrzydliwy. Założę się, że nie ma pan skończonego kursu. Kursu mieszania koktajli? Oczywiście, że mam. Co pan? Prawo mieszania koktajli, kategoria D. I ważne jest do... 7 lat temu?
Czy mogę prosić o jeszcze jedną serwetkę? O, a pan chce jeszcze jedną serwetkę? Przestań! Przestań mnie naśladować! Na miłość Neptunią! Nic nie mów! Zamknij się, co! Okej, pa! No, ludziom sprawia to radość. Dobrze się bawimy, skalmarze, obłyną się, co? Już nie mogę, ani chwili dłużej nie wytrzymam małpowania mojej osoby. Dziwne, że to powiem, ale mam dość patrzenia na siebie. Rzucam pracę! Oj, SpongeBob nieco odleciał z tą nową manią małpowania. A! Masz rację, Sandy. SpongeBob utracił kontakt z rzeczywistością. Widziałem to już. Syndrom zwie się szaleństwo naśladowania. Szaleństwo naśladowania! Co? Kto tam? Aha! 15 czerwca. Bardzo udany miesiąc. Nie rozumiem. Co to znaczy audyt? Też nie wiem. Sprawdzę w zasadach gry. Ten planszowy urząd skarbowy jednak nie jest aż taki fajny. Może będzie ciekawiej, jeśli zagramy głośniej? Dobra, to ja rzucam kostki. Przesuwam pionek. Uruchom rozchody. Ciekawe, co to znaczy. Może, że mamy rozruszać ten rozchodniczek? Tak, to o to musi chodzić. Karmarze, pograsz z nami w planszowy urząd skarbowy? Zastanawiam się, bardzo kuszące. Nie! Jak na imię, przystojniaczku? Nazywam się SpongeBob Kanciastoporty. Jeju, tak samo wyglądamy i tak samo się nazywamy. Te dwie rzeczy łączą nas na pewno. Tak! Zawsze marzyłem, żeby mieć bliźniaka. Jaki jest twój stosunek do baniek? Uwielbiam! Do łowienia meduz? Kocham je tak mocno jak ty. A co sądzisz o skalmarze? Noż, proszę cię. Tak! Przydzielam ci przezwisko Ja Dwa. Pracuj za kasą, umyj okna, smaż kotlety, wszystko na mojej biednej, kształtnej głowie. Wielkie dzięki, mini babie. Nie martw się, Skalmar. Chętnie usmażę te kotleciki. Zapomniałem, że jestem malutki. Strasznie mi brakuje tej pracy. Napór lunchowy minął, panie Skalmar. Może pan pozbywać naczynia. Napór lunchowy minął, może pan pozbywać. Dzięki bąbelkom robię się większy. Więcej bąbelków. Że co? Dzięki, Skalmar. Znów jestem duży. Mogę przewracać mięsko na ruszcie. Panie Skalmar!
Stań pan po straż pożarną! Nie ma takiej potrzeby, szefuniu. Będziemy u nich za 5 minut, chyba że będą korki. Na światła, skręć w lewo! Do tego więc doszło. Brak domu i przyjaciela i spanie pod jakąś ławką. Witaj, małe żyjątko. Zaprzyjaźnimy się. Jakie miłe. Łaskocze. Ej, mój portfel! Dobrze, że zastrzegłem karty. Kacusiu! Znaczy... O, hej! Co tutaj robisz? Czekasz na autobus? Och, Gacusiu! Więc jednak mnie kochasz bardziej niż to coś do rzucia? Miau, miau, miau! Jupi! Jesteśmy sobie tacy bliscy! Ta! Chodźmy, kochany, do domu! Oj, chyba coś się jara. Czołem, Skalmar! Super! I truteń mnie znalazł. Co porabiasz? Dłubię sobie przy nosie. O! Kiedyś też dłubałem w nosie, aż wszystko wydłubałem. Ja nie dłubię w nosie, Gamoniu. Wybieram się na zabieg nos upiększający. Chirurgia plastyczna. Nareszcie będę miał taki nosek, z jakim powinienem się był urodzić. Ależ Skalmar, jesteś śliczny jak kwiatek, nie musisz zmieniać. Drobna korekta nie zaszkodzi. Doskonale. Co ten szatan znowu wyprawia? Ile razy? Czy możesz to zakręcić? O, hej, Skalmar. Co mówisz, kochany? Nie słyszę cię, bo wąż hałasuje. Czekaj, zakręcę wodę. No mów, co chciałeś powiedzieć? Żebyś zakręcił wodę. No i zakręciłem, ale spoko, mogę znowu odkręcić. Nie, czekaj. Dobra, zakręcone. Co za ulga. Dzięki za wpuszczenie do klopka. Tam wcale nie jest mój klopek. Wobec tego spraw sobie nowe obuwie. O, rajciu, znaczy, że u mnie zostajesz? Tak. Hurra! Witaj, Plankton. Będziemy super współlokatorami. Ufryzujemy się nawzajem? Dobra, co? Nic z tego. Wiele nieznośnych godzin później. Ukochana, gdzie ja miałem głowę? Od początku byliśmy sobie przeznaczeni. O, naprawdę tak mi przykro, że Karen wyrzuciła cię z domu. Wyrzuciła mnie? To ja ją wrzuciłem! Wyluzuj, tu jesteś bezpieczny. Możemy swobodnie mówić o uczuciach. Jesteś trochę spięty. Ej, jaki spięty? Spadaj, odczep... O tak, to miejsce. No, opowiadaj, czemu się z Karen pożarliście. Nie wiem, no robiłem normalnie to, co zazwyczaj robię. Skoro Karen wyrzuciła cię za to, co robisz zazwyczaj, to może naucz się nie robić tego, co zazwyczaj robisz. Tylko to umiem. Czasem włącza ci się taki agresor. Mnie? Agresor? Jak ty śmiesz? Może i masz rację. Zdarza się, że jestem trochę palantem. Rozkazuję ci pomóc mi stać się milszą osobą! To znaczy, poproszę, pomóż mi stać się milszą osobą, żeby Karen mi wybaczyła. Plankton, szczerze? Tak. Słuchaj, Kanciastoporty. Jeśli chcesz zrobić koktajl, musisz wiedzieć, jak to jest być koktajlem. Oto Szejko Symulator. Zajmij miejsce. Już! Marsz! Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. A
aby popamiętał tę lekcję, ustawiam tryb unicestwienie. Ale unicestwienia jeszcze nikt nie przeżył! Cisza! On musi się nauczyć. No, zobaczmy, jak on to zniósł. Fajnie było. Mogę jeszcze raz? Tak, zapowiadasz się nie najgorzej. Ale zbarciałe ramię oraz poduszkowatość w tej okolicy z pewnością nie ułatwią sprawy. Możemy przejść do rzeczy, SpongeBob. Tak. To znaczy, możemy przejść do rzeczy, o wielki mistrzu. Słuchaj mnie pilnie, mój uczniu, a spłynie na ciebie geniusz mojego mistrzostwa, przekazany mi od samej mistrzyni Pysi. Obserwuj, patrz i zapamiętuj. No dobrze, skończmy z hokus pokusami. Pora się wziąć do pracy. Radziu, bracie, może puścisz farbę w temacie przepisu na rdzawkę na żytku? Bla 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 bla. A pięknie to zmamlałeś. Mam pomysł. Weź proszę i napisz tu przepis na słynny numer 9. Bla bla bla. A no tak, jesteś długi. Kolego, robię to dla ciebie. Ja latam! Iha! SpongeBob, pisałeś w liście, że umiesz latać, ale ja nie chciałem wierzyć. Patryk, ty jesteś kolego? No tak. Ale pisałeś, że umierasz, a to nieprawda. Umieram? Źle coś widocznie przeczytałeś. Źle napisałeś. Chciałbym zobaczyć, jak latasz, ponieważ umieram. A tu jest druga strona. Z ciekawości, jak będziesz wyglądał w pilotce. Chciałbym także zobaczyć różne inne rzeczy. Deszcz cukierków, wóz strażacki pełen klaunów i inne takie tam. No to teraz rozumiem, da! Patryku! Inne takie tam. 5. 1, 2, 3, 4, 5. To ja chyba. Ścigaj się. Chyba. Ścigaj się. Chyba. Ścigam się. O raju, przegryzki. Idziesz do więzienia! Stanąłem na przegryzkach! Powiedz to sędziemu! Bardzo mi przykro, pan nie wejdzie. Ten film jest zbyt niemądry dla dżentelmena pańskiego pokroju spodni. Taki regulamin? Co? Film dla widzów w krótkich spodniach? Nie, nie cierpię tych paskudników! Złazić! Widzi pan, szefie? Społeczna tablica ogłoszeń to świetna sprawa. Tak. Przyznaję, czuję bliskość z ulubioną moją cechą społeczności, dobrobytem. Lecę popatrzeć, co miłego powiesili. Dlaczego krzyczysz, chłopczyku? Bez powodu, kocham krzyczeć. Nastąp się, młody, zasłaniasz mi dźwignię handlu i prosperity. Zawsze, gdy zjem pod tłustym krabem, odczuwam dołującą pustkę i nicość. B gwiazda 7. Auć! O nie, nie na mojej tablicy! Panie, co pan? Wprowadzasz cenzurę? Społeczna tablica ogłoszeń jest dla wszystkich. Nie wolno usuwać opinii, które są panu nie w smak. Panie Krab, kolega surfer ma rację. Tablica jest świętością, trzeba ją szanować. Drogi P gwiazdo 7, przykro nam, że jest pan niezadowolony z posiłku pod tłustym krabem. Będziemy starali się poprawić. Podpisano szpachelka 139. Ha! Kryzys zażegnany. Ha? Kryzys zażegnany? Raczej kryzys podżegany. Podpisano ten koło ciebie 3?
iść. Smakuje lalka, to jest recepta. Bardzo się dziękuję. Hello, szefuniu. Zamówienia składamy u Becusia. Kasę kładzie pan gdzie chce. Brakuje mi szafek i szuflad. Nie miałem czasu przeliczyć. Proszę, skosztuje pan? O, jakie pyszne. Serwetki wyszły. Usta proszę wytrzeć setką. Serwus, Kalmar. Jakie serwus, co ty tu robisz? Padłem tu po lód. Świeży. Da! Pomóc ci? Wow! Pańskie zamówienie! Ej, to jest zimne! I super! Lepiej wracajmy do domu.